from Kapelę Dziewica. Idę sobie ulicą z moją dziewczyną dziewicą. W ręku niosę aparat, obok idzie gitarę. Ciężka gitara. Czemu niesie gitarę? Niesie gitarę za karę, a niech mam. Z tym ciężkim materiałem, nie ukrywajmy, ciężkim tak obyczajowo, zmierzy się komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Powitamy wielkimi brawami, mam nadzieję, Jarosław Wilga. Wielkie brawa! Idę sobie ulicą z moją dziewczyną dziewicą. W ręku niosę aparat, obok idzie gitara, dłoń jej. Czemu niosę aparat, bo za ciężka gitara? Czemu niesie gitarę? Niesie gitarę za karę, a niech ma. Hotel był wynajęty, miałem być w niebo wzięty, ale dziewczyna niemiła nagle się rozmyśliła, ciężko mi. Idę sobie ulicą z moją dziewczyną dziewicą. Idę zdenerwowany, nagle słyszę dość zszokowany słowa jej. Wybacz mój miły wahania w kwestii mojego oddania, a co się tyczy mej kary, nie chcę już nieść tej gitary, ciężka jest. Wracam więc sobie ulicą do hotelu z dziewicą. Wreszcie po trudach i znoju wchodzimy do pokoju i... Idę sobie ulicą z moją dziewczyną la la la. W ręku niosę gitarę, anulowałem jej karę. Wielki błąd, przepraszam, ale istnieje możliwość tak zwanego PiS-u, kluczowego momentu. Panie Jarku, dacie pan namówić? Ostrołem kawałek. Ostrołem kawałek. Chodź na może jeden moment. Nie, ale teraz panu opuścimy. Chodź nam po kwintesencję piosenki, kiedy już weszli do hotelu. I... Ale dobra. Josip,
wie Chopin. Chciałabym opowiedzieć teraz o historii znajomego mego, co nazywał się Wiesiobę. Poza tym trzeba jeszcze wiedzieć, że kobieta oprócz Wiesia wchodzi w grę niejaka Marysia D. Aktualnie Wiesio wisi już z powodu tej Marysi. Mieszkała obok niego vis-a-vis, więc czasem do jej drzwi zapukał kuku. Kto tam? Swój Wiesio B. Sędzia sądu rodzinnego, pan Andrzej Piersa. Wielkie brawo, Wiesio B. Chciałbym wam opowiedzieć teraz o historii znajomego mego, co nazywał się Wiesio P. Ponadto trzeba jeszcze wiedzieć, że kobieta oprócz Wiesia wchodzi w grę niejaka Marysia D. Aktualnie Wiesio wisi już z powodu tej Marysi. Mieszkała obok niego vis-a-vis, więc czasem po sąsiedzku do jej drzwi zapukał. Kto? Wiesio P. Czas jakiś trwała sytuacja ta, aż w końcu przyniósł kwiaty, fiołki dwa niejakiej Marysi D. Aktualnie Wiesio wisi już z powodu tej Marysi. Nie muszę już dodawać, chyba że zakochał się w Marysi Wiesio P. i mówi: ja kocham cię. Inna by powiedziała wtedy, że Wiesiu P. pieść mnie, ale nie, nie, jaka Marysia D. Aktualnie Wiesio wisi już z powodu tej Marysi. Nie chciała Wiesia P. Marysia D. mówiła: Wiesiu P., ja nie chcę cię, Wiesiu P., uspokój się. Więc Wiesio poszedł sobie w ciemny las, w lesie powiesił się na jakiś czas, jak dotąd wiemy, że. Aktualnie Wiesio wisi wciąż z powodu tej Marysi. Minuta ciszy. Andrzej Piersa, wielkie brawa.